Za nami pięknie wyremontowana sala wykładowa, można powiedzieć, filialnej szkoły podstawowej w Łupicach, a z nami przewodnicząca Rady Rodziców, Magdalena Ratajczak. Pani Magdaleno, takie pytanie, bo dzisiaj przedstawiamy jakby oficjalnie tą wyremontowaną szkołę. Pytanie takie, kto ten remont w tej malutkiej szkole przecież w naszej gminie robił? Znaczy tak, cały remont został zainicjowany przez Radę Rodziców, był to nasz wspólny pomysł. Przy pomocy naszych rodziców udało nam się zdobyć pieniądze. Tutaj bardzo ofiarnie okazał się Urząd Gminy, który wsparł nas w tej inwestycji. Pracę wykonała firma ogólnobudowlana. Wykonała to w okresie ferii, czyli 2 tygodnie, takie bite 2 tygodnie od rana do wieczora. Chłopacy wykonywali pracę przy pomocy rodziców z Rady Rodziców, którym bardzo serdecznie za to dziękuję. No właśnie, duża rola rodziców w tym remoncie, no ale to też dobrze, że w tym krótkim w sumie terminie to wszystko się udało, prawda? Tak, udało się. Było nerwowo, w pierwszym tygodniu zwłaszcza. Prace zaczynały się od 7 rano, kończyły się o 21. No ale daliśmy radę, stawiliśmy wysokości za to. Dziękujemy pięknie. Widzimy, że szkoła w Łupicach jest po prostu w bardzo dobrych rękach. Mamy nadzieję, że dzieciaki w tej szkole będą po prostu przyjemniej spędzać czas i ta nauka będzie do głowy wchodzić łatwiej. No właśnie o to nam chodzi. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Serdecznie dzień dobry czy dobry wieczór. Z wszystkimi miałam okazję się dzisiaj przywitać. Powiem tak, nie chciałabym, żebyśmy tutaj mieli jakieś ogromne wielkie przemówienie, żeby wszyscy stali i patrzyli na ten stół, bo nie o to chodzi. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że to spotkanie jest wyrazem mojej ogromnej dla Państwa wdzięczności. I to nie jest taka wdzięczność kalkulacyjna, to jest taka wdzięczność z serca. Powiem, że to, co tutaj wydarzyło się w tej szkole, to, co się dzieje w tej szkole, przechodzi wszelkie moje oczekiwania ludzi, którzy od wielu lat są w tym środowisku. Myślę też, że oczekiwania organu prowadzącego, bo nie zdarzyło się chyba jeszcze, by z takim zaangażowaniem, z takim sercem i z takim poświęceniem rodzice potrafili coś zrobić dla swojej szkoły. Chcę też powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że chyba też nie zdarza się, a proszę wiedzieć, że mam doświadczenie. W końcu w październiku odebrałam jubileuszówkę 35 lat pracy zawodowej. Mam doświadczenie, spotykam się z różnymi ludźmi w różnych konfiguracjach, z różnymi dyrektorami, nauczycielami. Nie zdarzyło się, żebym spotkała się z taką przychylnością, jaką ja się spotykam, jeśli chodzi o organ prowadzący. Z taką przychylnością zwykłych ludzi, mieszkańców, bo chcę powiedzieć, że nie tylko Rada Rodziców, ale wiele osób niezaangażowanych, niezwiązanych z tą szkołą potrafi tej szkole okazać wsparcie. Dziękuję też takim osobom, które były zawsze ze mną. Jest to pani Sołtys, jest tutaj obecna, są to radni. Jest to osoba, którą niezwykle cenię, która jest zawsze bardzo blisko mnie, jest którą mnóstwo rzeczy załatwia, jest pani sekretarz. Jest nowa pani skarbnik, kiedyś była zastępcą skarbnika i zna te sprawy, bo powiem, że na bieżąco konkretnie się tymi rzeczami zajmowała. Teraz też bardzo chętnie się z nią spotykam, bo zawsze mam z nią wspólny język. Chcę też powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, że taki moment refleksji naszedł mi też dzisiaj. Ja byłam na spotkaniu dyrektorów, że na tym spotkaniu dyrektorów miałam swoje wystąpienie. I powiem Państwu, że sprawdza się jedna rzecz. Maksimum wolności i maksimum odpowiedzialności. To jest to, co ja sobie cenię w ludziach. Że po prostu do końca im ufam i proszę mi wierzyć, że nawet jeżeli w drobiazgach gdzieś tam kiedyś się zawiodłam, to nie zmieni mojego nastawienia. Ludzie są dobrzy z zasady. Ludzie potrafią mnóstwo rzeczy zrobić. Niektórym się po prostu tylko nie chce. Niektórzy może nie mają inspiracji. Niektórzy może nikt im jakoś nie ułatwia tego. Ale tutaj jest właśnie tak, że chce się tu przyjeżdżać, chce się tu być i bardzo się cieszę, że ta szkoła filialna jest, że ona będzie i że będzie przynosiła tyle dobra, ile przynosi. Za to wszystko chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, a potem powiem więcej. Proszę usiądźmy do sobie.